Jan Paweł II już oficjalnie jest patronem Ełku. Dziś został odczytany dekret ustanawiający świętego Jana Pawła II patronem i orędownikiem u Boga dla miasta Ełku. Decyzję Watykańskiej Kongregacji do spraw kultu Bożego i dyscypliny sakramentów wierni diecezji ełckiej poznali podczas uroczystego zakończenia peregrynacji obrazu Matki Bożej Jasnogórskiej w świętym wizerunku nawiedzenia. Zebrani dziś na placu Jana Pawła II wyrazili radość, że Jan Paweł II jest patronem ich miasta. Zwracali uwagę, że ogłoszenie decyzji stało się w miejscu symbolicznym. To właśnie na ówczesnym placu Sapera, a dziś placu Jana Pawła II w Ełku, papież Polak odprawił mszę świętą podczas pielgrzymki do Polski w 1999 roku. Większość osób, z którymi rozmawiał reporter Radia 5, wspominało też ówczesną wizytę Ojca Świętego w Ełku. Zwracali również uwagę, że niestety nie wszyscy mieszkańcy, mimo ogłoszenia Jana Pawła II patronem miasta, będą się kierować jego nauką. Jestem dumna, że byłam kiedyś, jak był tutaj papież, to byłam tutaj, a teraz właśnie jest błogosławiony. Ja jestem bardzo dumna z tego i uważam, że w ogóle Ełk powinien być cały dumny. Bardzo ważne. Bardzo ważne. Tylko czy do wszystkich to dotrze. To też jest ważne, czy dotrze do każdego raczej. Czyli ma pani wątpliwości? Mam wątpliwości, bo słuchamy, klaszczemy, ale nie zawsze stosujemy się do tych nauk, które on głosił. Był u nas, przecież byłem tutaj na tej mszy. No i dobrze, niech będzie tak. Może się ludzie bardziej nawrócą. Bardzo, bardzo miło wspominam, chociaż tak prawdę mówiąc na Eucharystii to stałam daleko, także, ale później, kiedy już odjeżdżał, to właśnie blisko stałam, chociaż był deszcz rzęsisty, ale ciągle go jeszcze widzę, jak odjeżdżał, kiedy blisko. Przejeżdżał, deszcz padał, no nie, człowiek stał, widział, no nie. Tak nawet i teraz, jak mówi się o Janie Pawle, to po prostu się widzi, wie pani, no nie, jak on jedzie, nie? To będzie tak bardziej do serca wzięte to wszystko, że on tu był, że on nas nawiedził, że, no, że mieliśmy taki dar, żeby on tu był. Nie zaszkodzi, na pewno. Będzie lepiej pewnie. Jan Paweł II umiłował sobie ziemię ełcką, mówił dziś w Ełku kardynał Stanisław Dziwisz. Mówi oni tutaj, w Ełku. Jest mi ona znana i bliska, gdyż niejednokrotnie ją nawiedzałem, szukając także odpoczynku, zwłaszcza na wspaniałych jeziorach waszej ziemi. Miałem wtedy możliwość podziwiać bogactwo przyrody tego zakątka mojej ojczyzny i cieszyć się spokojem jezior i lasu. Cieszymy się, że na prośbę ponad 4000 podpisanych mieszkańców Ełku, Watykańska Kongregacja do spraw kultu Bożego ustanowiła za zgodą Ojca Świętego Franciszka świętego Jana Pawła II patronem i orędownikiem u Boga dla waszego miasta. Dla chrześcijan to bardzo ważne wydarzenie, mówił Radiu 5 Tomasz Andrukiewicz, prezydent Ełku. Ełk dołączył do wielu innych miast w Polsce, które zgodnie z tradycją mają swoich patronów. Dla chrześcijan, dla katolików to bardzo ważne wydarzenie, bo taki patron jest orędownikiem, można się do niego wstawiać, ale myślę, że wielki Polak, papież Jan Paweł II, tak jak za życia jednoczył ludzi różnych stanów, wyznań niewierzących, tak po śmierci już jako święty będzie też wspomagał Ełczan. To jest postać rozpoznawalna, a dwa, że właśnie 15 lat temu Jan Paweł II na tym placu Jana Pawła II zgromadził 300 tysięcy pielgrzymów i skierował szczególne wezwanie do tego, żeby opiekować się chorymi, niepełnosprawnymi, ubogimi i życzył nam odwagi. I myślę, że tej odwagi nam bardzo potrzeba i ta odwaga dzisiaj w XXI wieku jest szczególna. Przypomnijmy, że procedura o ustanowienie Jana Pawła II patronem Ełku rozpoczęła się, gdy podpisy pod taką inicjatywą złożyło 4000 mieszkańców miasta. W styczniu inicjatywę jednogłośnie poparła Rada Miasta. W przyjętym wówczas oświadczeniu radni zdecydowali również, że 8 czerwca będzie dniem patrona miasta na pamiątkę papieskiej pielgrzymki do Ełku w 1999 roku.